Cześć, z tej strony Kurczak i to was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek informacyjny, tak, tylko będzie troszkę chyba taki dłuższy. W tyle, jak widzicie, jest Isaac. Nie wiem, czy przyspieszony, czy normalny. Run jakiś tam gameplay z różnych tam stworków, bo chcę sobie wrócić do tego, ale to zaraz. No i właśnie nie wiem, ile mi to wyjdzie to gadanie do was, więc albo będzie przyspieszone, albo będzie normalnie puszczone. Więc tak, zacznijmy od tego, że właśnie do Isaaca wychodzi Afterbirth już niedługo. Za około 10 dni, 30 października. Nie, co ja gadam? Boże, mi się myli wrzesień z październikiem. Czyli za niecały miesiąc już. Ponad miesiąc. Kurde, co ja taki jestem? Ponad miesiąc, tak, bo ledwo po szkole jestem i ledwo żyję. Czyli za ponad miesiąc, półtorej miesiąca będzie już Isaac. Wejdzie prawdopodobnie za traj na dwójkę od Sygredzia i potem, jak już skończymy tego Isaaca, to najprawdopodobniej wyjdzie tak samo Shipwrecked. Don't Starve Shipwrecked. Ponieważ będę starał się tego Isaaca jakoś tam szybko nagrać, mam nadzieję, że nie będzie tego niesamowicie jakoś dużo. Ewentualnie będę wrzucał więcej odcinków, jak będę miał ochotę nagrywać. Myślę, że mogłoby to jakoś wyjść. Ewentualnie też myślałem o tym, żeby na przykład Hearthstone'a nagrywać tylko karzemne bójki, wrzucać tylko w środy. Resztę gameplay by były co drugi dzień, czyli Terraria, Isaac, Terraria, Isaac, Terraria, Isaac i tak w kółko. Myślę, że potem byśmy zrobili Bordera dwójkę ze Snowmanem. Snowman by to nagrywał. Tak. A potem by chłopaki pewnie jeszcze chcieli nagrać traj na trójeczkę. No i właśnie, jeszcze chciałbym powiedzieć, że część tych gier, o których przed chwilą powiedziałem, właśnie wyszła dzięki Arkowi. Arek nam je zafundował. Wielkie dzięki dla Arka. Arek już tak samo fundował wcześniej konkursy dla was, niektóre i tak samo gry. Więc wielkie dzięki dla Arka. No i oczywiście zapraszam na Facebooka, bo no wiele informacji jestem w stanie przekazać wam tam, bardzo szybko mi to wychodzi. Raczej zasięg nie jest okrojony, bo jest on tam niewielu, więc nie ma problemu. A no tak, nagrać taki informacyjny filmik nie jest łatwo, bo no, trochę to trwa. Obecnie mamy Terrarię. Terrarię już będziemy za chwilę kończyć. Tam z tego multi zostało nagrać Muny, nagrać Fishrona, potem Moonlorda, a jeszcze tam gdzieś w międzyczasie Martian Madness. Potem będziemy robić jakieś te domki jeszcze na starym save'ie, o ile on się zachował, bo nie sprawdzałem dokładnie. Jeśli byście chcieli coś takiego zobaczyć, to piszcie. Oczywiście jestem Hearthstone'em, jeśli chcielibyście tylko karczemne bójki, nic więcej. Dopóki przynajmniej nie wyjdzie jakiś nowy dodatek, to tylko to bym nagrywał. Więc piszcie o tym, bo to wasza tam właśnie jest ważna strona. Co? Mówię, że wy powinniście o tym też decydować. No i co potem będzie z Terrarium? Adventury pewnie nagramy na początku jakieś, żeby się troszkę przestawić do stworzenia kolejnej serii, bo kolejne serie nie są takie hop-siup. Więc tam coś Riot do nas przygotowywał, nie ma problemu, będziemy mogli to nagrywać. Kolejne planujemy Gildia Magów, Wojna Królestw. I tutaj przy Wojnie Królestw zaraz się jeszcze bardziej wypowiem. Bo Gildię Magów zrobimy pewnie ja z Gredzio, ewentualnie jeszcze Paweł, ale to ciężko z Pawłem, bo jak z Pawłem widzicie, coś tam się dzieje. Internet, dysk, znaczy dysk by naprawił, ale coś internetem dalej nie działa. Zobaczymy. No jest jeszcze 1.0, Terraria 1.0, czyli powrót do przeszłości, taki troszkę. Tylko wiecie co, sprawdzałem na tym game launcherze, którym tak samo Enterraria odpalaliśmy i wywala błędy. Tak, ściągnąłem nowszą wersję, robiłem tak jak trzeba, wszystko wywala błędy, nie wiem jak nie włączyć tą 1.0. Może z Gredziowi się jakoś uda, może wy mi coś podpowiecie, a jeśli mielibyście builda tego 1.0 do Terrarii, gdzieś tam zapisanego na kompie, możecie mi go podesłać, bardzo będę wdzięczny. No i co do tej Wojny Królestw, to muszę teraz jeszcze powiedzieć o kanałach, które teraz z nami tak jakby współpracują, bo to jeszcze się nie zaczęło tak w pełni, ale już coś tam ze sobą kombinujemy. No, spiknęliśmy się z Mangetsu, z Esivem, z Zokiem, z Merezem. Tutaj kanały gdzieś będą wyświetlone, możecie sobie wziąć, kliknąć, zasubskrybować, bo tam są Terrarii w cholerę. Jak u nas by nie było, to u nich jest, a jak u nas jest, to u nich też jest, więc nie ma problemu. Możecie sobie załączyć, zasubskrybować i oglądać. Zapraszam. No i mogę opowiedzieć śmieszną historię, jak to było, że się poznaliśmy. Znaczy, no wiedzieliśmy o swoim istnieniu, na pewno. Z Gredzie mi też wielokrotnie mówił, że moglibyśmy właśnie coś z chłopakami tam skleić. Ja mówię, no dobra, spoko, poczekamy, kiedyś tam coś się napisze. Tak jakoś nie parło mnie do przodu, mieliśmy pisać tam o 1-3, żebyśmy coś tam ponagrywali, jakieś odcinki osobno. Aż w końcu na naszym TS-ie pojawiły się kilka osób, które sobie tam gadały między sobą. Spoko, spoko. Inne niki miały niż realnie. No i jak się możecie domyślić, był to Mangetsu, Esi, właśnie Zok, Merez, kilku jeszcze tam innych kumpli, nie wiem dokładnie. I
No właśnie, na początku udawali, że to nie są oni, chcieli, nie wiem, może wybadać sytuację, jak my jesteśmy tak naprawdę, jak gadamy sobie po prostu poza odcinkami, no okej. Okay. Zgredzio od razu pierwszego dnia mi mówi, że Mangetsu to jest na pewno, Mangetsu poznaje po głosie, masz tutaj, dzwoni do mnie w ogóle, ja gdzieś tam byłem na dworze, Zgredzio gdzieś z chłopakami właśnie wtedy miadał. Mówi, nie, no co ty, gdzie by tam Mangetsu przychodzi, po co? No i się okazało, że to jednak był on. No i teraz chłopaki tam siedzą pewnie na tesie i grają sobie w jakieś lole czy inne rzeczy. No i właśnie też planujemy tą Wojnę Królestw, może jakoś właśnie zresztą to zrobić, tak 2x2, 3x3 moglibyśmy ponagrywać to fajnie na kilka kanałów, wtedy moglibyście oglądać różne perspektywy. Mam nadzieję, że wyszłoby to lepiej niż poprzednio, a chłopaki naprawdę są ogarnięci, no nie są takimi, wiecie, no, nie przyjdzie na grę, bo coś tam. No jak się zgadamy, to trzeba i już, no. No i tak samo moglibyśmy, myślimy o takim czymś jak serwer dla polskich youtuberów, Terrary, jeśli możemy się nazwać youtuberami. Powiedzmy, że coś takiego mogło być fajnego, wiecie, nie lubię tego mówić, ale wzorowaliśmy się na Terrarii, na Minecrafcie, kwadratowa masakra, no to może Minecraft i tak dalej, te czasy przeminęły, ale to było naprawdę fajne do oglądania, szczególnie pierwsze kilka sezonów, gdzie wszyscy, których lubiliście, po prostu grali na jednym save'ie, myślę, że chcielibyście coś takiego zobaczyć. Co mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Tak, IEM 2016. Raczej wszyscy będziemy. Ja zgredzio Paweł. Paweł jeszcze nie wiadomo, bo nie wie jak z pieniędzmi. Chyba da radę, z tego co mówił. Snowman będzie, będzie też kilka innych osób, które gdzieś tam się pojawiały między odcinkami, na przykład Jitu, nie wiem, Daniel Terro, którego ktoś tam może kojarzyć z dawna, MC Jake'ów, który gdzieś tam nagrywał nasze gotowanka, czasami był też na jakichś grach, ale to bardzo rzadko. Kilka osób z nami jeszcze pojedzie, pewnie Mangesu też będzie z chłopakami, bo oni są z Katowic, gdzieś tam z okolic, więc nie mają tak daleko. No i to chyba by było tyle. IEM jeszcze daleko, w marcu, Boże Święty, ja tu już mówię o IEM-ie. No ale mówię, że możecie szykować bilety, możemy się spotkać, będzie wszystko fajnie. I już teraz widzę, że ten film będzie przyspieszony, ten z Isaaca, bo on trwa tam 20 minut, a ja gadam sobie 7 obecnie. Chyba o wszystkim wam powiedziałem, tak? Pomyślmy. Zapraszam oczywiście jeszcze raz na Facebooka, jak pierwszy raz tu jesteście, to subujcie, oczywiście pamiętajcie o łapkach pod różnymi filmami, pod tym nie musi być łapek, niepotrzebne są, ale pokazujcie, że chcecie te filmy, bo to o to chodzi, i się wtedy nakręcamy, znaczy śmieszne jest, kiedy ktoś mówi, że będzie 10 tysięcy łapek, to będzie kolejny odcinek, no, to jest głupota, znaczy my tak samo prześmiewczo też kiedyś tak mówiliśmy, ale wiecie o co chodzi, no, to chyba tyle. Jakby coś jeszcze było, to najwyżej dogram albo dopowiem. Oczywiście na Facebooka zapraszam, tam będzie wszystko jeszcze dopisane, bo raczej nie będę nagrywał kolejnego filmu z tego mojego pleplania, tylko zapraszam na Facebooka i tam będę mówił wszystko tak. Kurczę, jak ja dawno Audacity nagrywałem, teraz będę musiał to odciszać. Dobra, do usłyszonka. Mam nadzieję, że wszystko wam się podoba. Piszcie. No i cześć.